To witam Państwa w laboratorium Demolab. Laboratorium Demolab to laboratorium Wydziału Mechanicznego i właściwie bardziej Evolumy, klastra obróbki metali. Klaster w współpracy z Politechniką otworzył dwa laboratoria w dwóch pomieszczeniach. W tych laboratoriach mamy możliwość pokazania studentom, pracownikom przyszłym, też doszkalania bieżących pracowników w takich obszarach jak programowanie obróbki skrawaniem, druk 3D, nauka w rozszerzonej rzeczywistości, nauka wpawania oraz robotyzacja szeroko rozumiana, czyli wprowadzenie robotów do przemysłu. Studenci korzystają z tego w ramach zajęć z tych laboratoriów, ale też prowadzone są zewnętrzne kursy doszkalające czy kursy promujące nowoczesną technologię również. Laboratorium jest uzupełniane, modyfikowane cały czas przez klaster obróbki skrawaniem, więc mamy dostęp do najnowszych oprogramowań, do najnowszych sterowników. Także studenci, kursanci kończący naukę w tym laboratorium są przygotowani do pracy w przemyśle. Jest to rozszerzenie tego, co do tej pory robiło się na Wydziale Mechanicznym, też w kierunkach inżynierii mechanicznej, w konstruowaniu, w technologii maszyn, ale przede wszystkim wejście na nową ścieżkę, na ścieżkę przemysłu 4.0, gdzie jest ważna cyfryzacja, gdzie jest ważne odniesienie do przepływu informacji, do przygotowania. Spirala wiedzy tak zwana jest tutaj realizowana, czyli powtarzanie od rzeczy prostych po trudniejsze, wracanie do tych prostszych, modyfikowanie pod potrzeby, pod to, czego nie umiemy, co trzeba douczyć jeszcze, dokształcić. Także to też jest coś nowego. Także to, co jeszcze dalej można by to rozwijać, to wprowadzenie w ten świat cyfrowy, gdzie mamy tak zwane fabryki przyszłości, czy fabryki cyfrowe, cyfrowe bliźniaki urządzeń fabryk. To jest taka podstawa, która jak najbardziej jeszcze oprócz tego, że jest kontynuacją tego, co było, jest na pewno czymś, co wybiega dalej w przyszłość.